marzenie się spełniło błyskawicznie. Mamy igrzyska olimpijskie. Błyskawicznie, no trochę startów przede mną wcześniej było, gdzieś tam zawsze byłam blisko, a dzisiaj wyszło tak, jak miało wyjść. Jest minimum, jest rekord życiowy i teraz tylko ciężka praca do igrzysk. Ile ton trzeba było przewalić, żeby dojść do minimum? Dużo, nie liczę. Więcej niż 3 pociągi towarowe? Myślę, że tak. No, proszę bardzo. Wymagający ten trener Cybulski? No oczywiście, no tak jak każdy trener na wysokim poziomie, trzeba ciężko trenować, bo bez treningów nie ma nic i no co mogę powiedzieć, trening, jeszcze raz trening. A czy to zapowiadało na treningach aż taki wynik, bo rozumiem 71, 72, ale tutaj ponad 74 metry? Powiem tak, nie jestem zawodnikiem typu treningu, na treningach raczej nie rzucam daleko, raczej skupiamy się z trenerem na technice, żeby to wszystko wyglądało poprawnie technicznie. No, trener obstawiał, że będzie dobrze, no i jest dobrze. Co poprawiłaś od poprzedniego roku, i 2 lata temu, patrząc na to wszystko, jesteś silniejsza, jesteś szybsza w kole, lepsza technicznie? Lepsza technicznie przede wszystkim, poprawiliśmy wejście i ustabilizowałam się na tym wejściu, co było moim głównym problemem do tej pory, bo gdzieś tam zawsze jakiś błąd wyskakiwał, że gdzieś wrzucałam moc za siebie i nie wchodziłam, nie zawieszałam się na sprzęcie. Teraz jest coraz lepiej i miejmy nadzieję, że do igrzysk będzie jeszcze lepiej. Jak teraz będą wyglądały Twoje przygotowania do igrzysk? Gdzie najbliższe starty? Najbliższy start we Francji w Lille 9 czerwca, następnie Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy, a później, nie wiem, muszę porozmawiać ze swoim menedżerem i na pewno 26 czerwca wyjeżdżamy na pierwszy obóz kadry, który odbędzie się w Cetniewie. Jeszcze, nie wiem, miesiąc temu mogliśmy myśleć, jest Joanna Fiodorow, gdzieś tam 71,5, 72 metry sobie rzuci, pojedzie na igrzyska, odpadnie w eliminacjach i tak dalej. Ale z takim wynikiem, no i z tym, że mówisz, że chciałabyś się ustabilizować na tym poziomie i jest na to szansa, to jest szansa też na zrobienie czegoś w igrzyskach. No zobaczymy. Igrzyska jeszcze mamy, można powiedzieć, 2 miesiące do startu na igrzyskach. Na pewno przede mną jeszcze 2 ciężkie obozy, dużo treningu. No zobaczymy. Ja bym chciała ustabilizować się na tym poziomie, czyli w granicach 74-75 metrów, a no igrzyska to są igrzyska, rządzą się swoimi prawami i mam nadzieję, że wystartuję tam bardzo dobrze, a może i nawet wspaniale. Zobaczymy. Niecałe 2 metry do Anity Włodarczyk. To jest taka osoba, która no, jest jakąś mobilizacją, jeśli chodzi o Polskę, ale też i na arenie międzynarodowej. Będziecie 2 na igrzyskach. Oczywiście, że tak. No, Anita jest moją koleżanką z rzutni, tak. Ma rekord życiowy na poziomie 78 metrów. No, dla mnie trochę jeszcze brakuje. Wiemy, że Anita w tamtym roku miała ciężką kontuzję. Wraca dopiero. No, jak widać, forma zwyżkuje. Niedawno w Eugen rzuciła ponad 75 metrów, więc miejmy nadzieję, że ja też będę powoli wskakiwać na ten wysoki poziom coraz bliżej dziewczyn, no i będę z nimi rywalizować, tak? I miejmy nadzieję, że będzie to na igrzyskach. Wspólne treningi z Fajtkiem trochę lżej się to znosi, tę katorgę treningową, kiedy obok jest równie ciężko katowany zawodnik? Nie, no fajnie, że jesteśmy we dwójkę, teraz fajnie, bo jedziemy razem, tak, na igrzyska. Pracujemy, wspieramy się, staramy się ze sobą rozmawiać, zawsze jak jakiś słabszy dzień jest, to Paweł pociesza mnie, ja go, więc no jest wspaniale, fajnie, że mam kogoś bliżej, że mogę z kimś pogadać, nie jestem sama, tylko z trenerem, oczywiście z trenerem też rozmawiamy, ale wiadomo, jest inaczej, jak się rozmawia, że tak powiem, z zawodnikiem niż z trenerem. Ale oboje jesteście teraz cały rok poza domem, mieszkacie gościnnie, gdzie pan mieszka? W Poznaniu. Ale konkretnie. Ale konkretnie? Nie, nie, nie. Konkretnie nie mogę, kwatera prywatna, nie mogę więcej nic powiedzieć. Prywatna, rozumiem. Tak to wygląda, no bo to jednak nie są warunki domu rodzinnego. No nie, na pewno. Daleko od domu, ale jestem trochę przyzwyczajona, bo już od liceum wyjechałam z domu, trenowałam najpierw w Białymstoku, później przeniosłam się właśnie do wspaniałego trenera, jakim jest trener Czesław Cybulski, do Poznania i na razie jest dobrze i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Powiedzmy pod mostem, czy na AZS? Nie, w chwili obecnej boczne boisko AZS. Tak, oczywiście, tak. Na koniec powiedzmy, jaki rekord życiowy Jany Fiodorow przewiduje trener Cybulski? Nie mam pojęcia. Musicie o to zapytać się trenera. Ja bym chciała jeszcze do tego dorzucić, ale ile? Zobaczymy. Na razie ciężka praca i na igrzyskach mam nadzieję, że jeszcze do tego dołożę.